Siemanko, z tej strony Texan, witam was w drugim odcinku po długiej przerwie z Farming Simulator 2022. I co, w dzisiejszym odcinku kontynuacja żniw pszeniczcy. Troszkę tutaj już jest podkoszone tego pola, także co? Header w dół, truja i lecimy. Jeszcze nie wiem, jak tam przyjęliście tamten odcinek, gdyż stwierdziłem, że nagram odcinek po odcinku tutaj. Na pewno nie będzie jeden po drugim szybko. Zrobię jakąś przerwę. W sumie jakby tam z dwa na tydzień, to może bym gdzieś wcisnął, żeby nagrać tak z dwa odcinki na tydzień. Na pewno ten dzisiaj mamy co? Wtorek? Wtorek dzisiaj mamy. No to myślę, że dzisiaj będzie ten odcinek jeden, a ten może gdzieś koło piątku, soboty wam wrzucę. No zobaczymy. Chyba, że... A, zresztą nie. Nieważne. Nieważne. To pole mógłby... Aha, no nie połączę, bo tu drogi potem bym nie miał. Chyba, że tam bym zrobił drogę łączącą koło wapna. Aczkolwiek nie wiem. Zobaczy się. Wszystko się jeszcze zobaczy. Tutaj za niedługo będzie znowu pełna przyczepa pszenicy. Można sobie czas w sumie puścić na te 5. Mi się wydaje. Na spokojnie, niech se leci, bo i tak jeszcze co mi zostało, to rzepak i trzeba będzie czekać na kukurydzę. Będzie trzeba tu gnojówkę porozlewać. Chociaż gnojówka może po kukurydzy pójdzie, a tu dopiero potem. A rzepaku nie będzie raczej w tym roku. No, rzepaku nie będziemy robić w tym roku. Także rzepak odpada. Pszenicę posiejemy tu. A... Kuźwa, coś miałem zobaczyć. A właśnie, tu. Tu miałem nawiezione na full. Nic nie wymaga orki. Wapna też na razie nie. Wymaga wałowania też nie. Okej. Bo ja chyba tu mam powłączane. Czekajcie, łatwy. Niszczenie plonów wyłączone, konieczna orka okresowa włączona. Kamienie na polu wyłączone. Wapnowanie i chwasty wyłączone. Okej. Czyli jest okej. Oreczki trzeba robić. Jak sami widzieliście. Wiecie co wam powiem, lać mi się chce. A tam już. Chuj z tym. Wytrzymam. Nie. Da się radę. Dobra, radę. Dobra. Okay. Także lecimy z pszeniczką i może ten rzepak jeszcze walniemy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie tu czasowo. Rzepaku gówno tam będzie, ale wiecie, skosić trzeba. Tutaj miło mi jak jakiegoś zrobił pracownik, bo żem puścił na chwilę pracownika. W poprzednim odcinku widzieliście w sumie. Dobra, przycofamy.
i go zrobimy. I będzie lux. Dobra. O, po rzepaku mi się wydaje, że zasiejemy trawę i trawę dla owiec. Będę robił tak, że kupię sobie po prostu naprzód kosiarkę, z tyłu prasa i będziemy jechać od razu tak. Bez grabiarek i tych rzeczy na razie. Żeby, wiecie, kosztów nie robić, kredyt trzeba spłacić. I zobaczymy, jak na tych owcach wyjdę. Oby nie tak jak w realu. Bo w realu to tragedia. Dobra. Wiecie co? Pojedziemy sobie to dosypać do pełna. Puścimy pracownika i pojedziemy wysypać. Niech on tu z jeden przejazd zrobi. A przyczepkę już będziemy mieli pełną raczej. Z tego co mi się wydaje. Że powinna być pełna. No i będzie. Żeby, wiecie, coś tak nie przedłużać tej pszenicy. I pojedziemy sobie na to małe poletko rzepaku. Tam pójdzie gnojowica i... O lolo, ja boga. Czekajcie, prosto tam w miarę kosiłem. Nie za bardzo, więc go puścimy nie całym headerem, żeby nam omijaka nie zrobił żadnego. I idziemy do kejsiora. Odpalimy jeszcze sobie, zobaczę właśnie, czy trawę chyba można całe obsiać. Z tego co wiem. Trawa, no a no, spokojnie. To on był odpalony. Zmieści tam to do zbiornika? O, raczej nie. Za trochę ton tej pszenicy sypło, wam powiem, w tym roku. Powinno wystarczyć dla kur. Jeszcze może będzie tam przyczepa nie cała, ale... Ale będzie. Tutaj mi pasuje cały czas kukurydza. Nie wiem, czy z powrotem w sumie tu by kukurydzy nie zasiał. Ale zobaczymy. Fajnie wygląda kukurydza tu. Cyk i kiper. Kipruje, kipruje. Oj, bo się rozsypuje. Zastanawiam się, czy tamta przyczepa jest pusta, ale nie wiem, czy przez plantekę tak zobaczę, czy nie. Chyba pusta. Bo mam dwa silosy, więc dwie uprawy sypiemy, pszenicę i kukurydzę, a rzepak zostawię na przyczepie sobie już. Bo to będzie kwestia paru dni i pójdzie na sprzedaż. No i tak zrobił to jakoś omijaka, aż tak krzywo, żem kosił. Dobra, otwieraj tą rurę. Trochę nakosił, bo leci w miarę.
25 ton. O, więcej nawet. O, już koniec. Dobra, zostawiamy. Kombaj bierzemy od niego. Rurę zamykamy, może już to zmieścimy do zbiornika. Aczkolwiek zobaczy się. No i będzie tu trzeba jakąś uprawkę zrobić. Chwasty mam wyłączone. Chociaż niby tu na wiosnę mógłby zrobić. Więc tu nie trzeba. No tak, na wiosnę gnojówkę damy. Tyle mi się nazbiera. Murzynianka. Dobra woda. No jak plony posprzedaję, jajka posprzedaję, to coś już jakiś pieniądz będzie. Jeszcze tam coś niby tego mleka mam. Czekajcie. Niech se jedzie w miarę prosto. Po ile to mleko w ogóle jest? Po 2300. W styczniu jest najdroższe. Ale teraz jest po 2300. Mamy mleka 850. A. Tam to jest małe krówki. No, nie wiem, czy tych krów nie sprzedam w piździet. Zostawię pustą oborę. A jeszcze zobaczmy, czy owce produkują. A, nic nie produkują. Ani gnojówki, ani. Aha, bo tu nie pisze w sumie. Może produkują coś. Nie wiem, czy właśnie produkują coś owce, czy nie. Gnój albo gnojowica. Ciekawi mnie to. Ale chyba ani jedna, ani drugie. No to mam 8000 litrów mleka, po 2000 to jest 16, a sama beczka na mleko kosztuje mnie 25. Ale mi się beczka nie zwróci na razie. Lipa. Lipa totalna. Nie wiem, czy się w ogóle da ustawić sprzedaż automatyczną, czy nie, mleka. Możecie napisać w komentarzu, czy się da ustawić. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek warzywa na przykład się da, żeby się same sprzedawały automatycznie. Więc może. A, tu nam dało jeszcze ponad 10 ton. To jest luksusowo. No, kukurydzy, powiem wam, że powinno trochę być. Kukurydza więcej sypie, a jest tam dosyć duże pole. Raczej tam, jak się już pojedzie na te większe, to dwie przyczepy będzie trzeba. I kłosić i kłosić. No, rzepak to pewnie do zbiornika zmieszczę. Założę się. Rzepaku to jest gówno i nic.
cyk. Rurę otwieramy, wyłączamy. Mucarnię. I sypiemy. No, ponad 10 ton tutaj mamy. To jest dobrze. Nie jest najgorzej, powiem wam. Jedenasta godzina. A, teraz kosimy rzepaki. Będę się zbierał. Chyba, że wysypało bardzo luksusowo, ale co powiem, wątpię wam. Chociaż już 5% jest. No nie sypnie to jakoś dobrze. No i tu by mi raczej trawa z powrotem pasowała, bo to pole to wiecie, takie jest nijakie. Ma trochę tych swoich widzibasów. Ja zawsze coś tej trawy by tu było. Ciach i ciach. A może zbiornik ukosimy? W sumie? Nie, no nie. Z 5 kół jaki po polu będzie. A co kółko to mniej będzie sypało. Bo się zmniejsza pole, nie? Cyk. Lecimy. Kosić jeszcze się w miarę kosi, bo się tak w sumie prawie dookoła cały czas jedzie. Tutaj też wapno raczej dam. Aczkolwiek w sumie tu było wapnowane chyba. Coś mi tam świta. Jak tak teraz gram, to się trochę mi przypomina. A nie wiem, w sumie trawę tu sieje w tym roku i ciul, niech se rośnie. Kosić nie muszę na razie, ale niech będzie łąka i pierdzielić. Pensja pracowników. Jaka pensja pracowników? 55 euro? Rany boskie. To jest 250 zł. Jakby cena rzepaku akurat teraz była, to by to sprzedał od razu i by było z głowy.
ale to zaraz zobaczymy. 20 minutek mamy już. No, to prawie skosimy ten rzepak i będzie jak znalazł. Na Juve się tu walnie i gitara się ma. Że zbiornika nie będzie. Na początku jedno okrążenie fajnie dało 20%, jakby co okrążenie dawało 20%, to by był zbiornik. Także no, coraz mniejsze pole i już nie daje tyle. Będę musiał przewinąć chyba 2 miesiące teraz, z tego co mi się wydaje. Żeby dało radę kukurydzę. Ciach i ciach. I elegancko. Już prawie końcóweczka i gitara. A jeszcze omijak wyszedł. To się go poprawi na koniec. Oj, nie wezmę jeszcze na raz. Zostanie kuźwa mały paseczek. Rany boskie, co z tymi omijakami? Chciałem już tak szybko to dojechać, a tu takie się robią dziady. Na cyk, cyk, cyk. Jeszcze tu. I elegancko. Header odpinamy, w zbiorniku zawieziemy na farmę. Tam cianik jeszcze stoi. Też będzie trzeba z nim zjechać. O, już myślał, że przesadziłem. A nawet go postawiło. A może do silosu to wsypiemy. Czekajcie, cena rzepaku już sprawdzamy. Rzepak, rzepak, rzepak. Najwyższa 2220. Jak to? Ja to chyba z nim pojadę. Goldcrest Walley. To jest pewnie pociągi. Trzeba nie mogę kliknąć. No. Dobra, ale w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na więcej, jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć. Elo.